Ukryty za wieloma warstwami niesamowitych cieni i pokręconych korytarzy jest poziom 37.1. Ponure odbicie jego macierzystego poziomu Pool Rooms, cały oblany złowieszczym czerwonym światłem. Strukturalnie rzecz biorąc, poziom ten jest dokładną kopią poziomu 37, więc dla nieostrożnego oka przejście z jednego na drugi może łatwo pozostać niezauważone. Jednakże podczas gdy korytarze są pokryte tymi samymi płytkami ceramicznymi i podążają za tymi samymi bezsensownymi wzorami co podstawowe Pool Rooms, inne aspekty tego poziomu prezentują niezwykłe zmiany. Pierwszym sygnałem świadczącym o przekroczeniu progu poziomu 37.1 jest stopniowe tłumienie wszystkich źródeł światła, zarówno rodzimych, jak i obcych, zanim wędrowcy, którzy nieświadomie natknęli się na podwarstwę, zauważą, że woda w basenach stała się lepka, jakby nie puszczała. Cofanie się będzie bezużyteczne, a gdy ciemność całkowicie pochłonie całą podwarstwę, lekki czerwony odcień wody i jaskrawo-czerwone pędy, które oświetlają poziom 37.1, stają się widoczne, nie pozostawiając wątpliwości, że ktoś wszedł do Sangguan Reservoir. Zjawiska. Chociaż prawdą jest, że niektórzy wędrowcy zapuszczają się w głębiny Pool Rooms z zamiarem osiągnięcia tego poziomu, poszukiwaniu jego rzekomo cudownych właściwości, nie jest tak w przypadku większości osób, które napotykają ten poziom po raz pierwszy. Ilość osób, które zgłosiły odkrycie tego poziomu, zgadza się, że podczas wędrówki przez Pool Roomsy wychwycili najsłabszy chór śpiewów oddali i poczuli naturalnie przyciągnięci do niego, co następnie doprowadziło ich do tego poziomu. Poziom ten jest jednak również odwiedzany przez wędrowców poszukujących enigmatyczności i tajemniczości. Według tych odkrywców wody tego poziomu mają szereg różnych właściwości, które zwykle różnią się w zależności od osoby, która je zgłasza. Znajduje się komplikacja tych zapisów. Należy zauważyć, że informacje te zostały zebrane głównie z plotek i innych historii, które nie zostały zweryfikowane. Odmłodzenie. Jeżeli mówi się, że wielokrotne zanurzenie ciała w wodach poziomu odwraca proces starzenia się zarówno ciała, jak i umysłu. Przewidywanie. Niektórzy weterani tego poziomu opowiadają o tym, jak stali się oświeceni po wypiciu wody z jego basenów. Taki rytuał rzekomo pozwolił im otrzymywać wizję przyszłości przy każdym kolejnym ponownym spożyciu. Leczenie. Kilku rozmówców wspomniało o przybyciu na poziom z poważnymi obrażeniami. Opowiadali, jak pływanie w basenach poziomu w cudowny sposób wyleczyło wszystkie ich obrażenia. Niezależnie od natychmiastowych efektów, wszyscy wędrowcy, którzy zanurzyli się w wodach tego poziomu, a także ich przyjaciele i znajomi, zgadzają się, że to doświadczenie zmieniło ich na stałe. Zapytani, w jaki sposób dowiedzieli się o wszystkich wyżej wymienionych właściwościach, wędrowcy ci w większości odpowiedzieli, że doświadczyli ich z pierwszej ręki podczas przemierzenia poziomu, ale niewielka część stwierdziła, że po wystarczająco długim wystawieniu na odległe śpiewy w tle poziomu byli w stanie przeanalizować niektóre zdania, co zachęciło ich do pełnego zanurzenia się w wodach, aby otrzymać dar matki i miejsce w raju. Byty. Jedną potwierdzoną aktywnością istot na poziomie jest okazjonalna obecność ambasadorów. Na szczęście dla bywalców poziomu, ambasadorzy zazwyczaj ignorują wszystkich wędrowców i po prostu unoszą się z dużą prędkością nad poziomem w kierunku nieznanych miejsc docelowych. Mimo to istnieje garść raportów opisujących istnienie innego, bardziej nieuchwytnego rodzaju istot na poziomie. Nie ma prawie żadnych dowodów na istnienie tej istoty, istnieją jednak doniesienia o składających się dźwiękach dochodzących z najciemniejszych zakamarków poziomu. Skomleniach, które wydają się pojawiać znikąd, oraz teoria, że te tajemnicze byty mogą być źródłem niesamowitych śpiewów, które od czasu do czasu można usłyszeć na całym poziomie. Poza tym jednym fizycznym dowodem jest uszkodzona klatka odzyskana z uszkodzonej kamery wideo, w której według niektórych można dostrzec postać z kilkoma kończynami. Odkrycie. Przez długi czas opowieści o enigmatycznym podpoziomie Pool Rooms były tylko opowieściami. Opowieści i legendy opowiadane przez nieustraszonych odkrywców podczas przechodzenia przez bardziej zaludnione obszary. Dopiero gdy niejaki Suraj przyniósł ze sobą uszkodzoną kamerę, którą znalazł wewnątrz poziomu, uzyskano pierwsze cyfrowe obrazy tego poziomu. Proces archiwizacji uszkodzonych filmów znalezionych w kamerze ujawnił jeden z większości rozpoznawalnych sekcją audio, która uchwyciła rozmowę między dwiema nieznanymi stronami. Transkrypcja tego nagrania znajduje się poniżej. Byt pierwszy. Zbiornik wodny. Byt drugi. Racja. A to jest co dokładnie? Chciałeś to zobaczyć, prawda? Najnowsze przedsięwzięcie. Trudno mi jednak rozumieć, w jaki sposób to jest to postęp. Zawsze tak szybko osądzasz. Spójrz na to, co masz przed sobą. Na to, co jest, a czego nie ma. Ja, to są ludzie. Na dnie tego basenu leżą ludzie. Prawie, są i nie są, ale wkrótce narodzą się na nowo, razem. Rój?
Nie zupełnie, przynajmniej jeszcze nie teraz. Robimy tu tylko testy. Chcemy się upewnić, że rozumiemy mechanizmy, zanim przejdziemy do bardziej znaczących skal. Więc to laboratorium? Zgadza się, jest idealne do wszelkiego rodzaju eksperymentów i nie musimy nawet przekierowywać badanych ze stolicy. Upewniliśmy się, że sami tu przyjdą. Teraz mogę gotowy produkt, jeśli mógłbyś zająć się naszym małym czającym się w cieniu. Nie odmówię świeżemu tematowi. Oczywiście. W tym momencie kamera zostaje przypadkowo upuszczona do wody i nie słychać nic więcej, dopóki bateria się nie wyczerpie. Nie znaleziono żadnych śladów właściciela kamery. Nikt nie powiedział mi o koszmarach, o niekończącym się oblężeniu zewnętrznego głosu, nadciągającej zagładzie, sangwinicznej udręce. Przeklnąłbym ich, gdyby jeszcze nie byli. Widzę ich ciała, połamane i zniekształcone. Wołają do mnie. Naprawdę chcę do nich dołączyć. Obiecali mi raj. To może być to. I cóż, to było na tyle z tego poziomu poolroomsowego. Świeżo dodany. Mam nadzieję, że jeśli wam się spodobał, zostawcie po sobie jakiś znak w komentarzu, łapkę w górę lub subskrypcję. Zachęcam was też do wsparcia kanału. Oczywiście jest to nieobowiązkowe, ale dzięki temu macie szybszy dostęp do filmów z Backrooms. Tak, w tym miejscu żegnam. Do zobaczenia. Na razie.